Za nami tutaj może tego nie widać, ale jeździ taki wózek AGV, inaczej wózek mobilny. Gdzie można wykorzystywać takie wózki mobilne i jakie cechy wspólne ma z robotami kolaborującymi? Oczywiście. Same wózki AGV w zasadzie mogą być stosowane w dowolnym przemyśle. Typowo te aplikacje, które my realizujemy, to są aplikacje polegające na dostarczaniu, transporcie wszelkiej maści dóbr na poziomie fabryki, na przykład pomiędzy magazynami a stanowiskami produkcyjnymi, choćby w celu zaopatrywania tych stanowisk produkcyjnych w detale, na przykład potrzebne do produkcji. A dodatkowo ze względu na rozwój systemów nawigacyjnych, ze względu na rozwój technik oczujnikowania, coraz częściej tego typu wózki stosowane są jako podstawa transportowa dla samych wytwarzanych produktów. I z tego powodu bardzo często zazębia się to z robotyką, między innymi kolaborującą, na przykład po to, żeby umożliwiać, nie wiem, pobieranie detali od operatorów, którzy pracują na stanowiskach i na pokładzie swoim własnym przewodzić to od stacji do stacji. Czy wózki AGV mogą pracować w jakichś wydzielonych przestrzeniach? Jak wygląda bezpieczeństwo? Samo bezpieczeństwo jest dosyć mocno i rygorystycznie regulowane normami. W tej chwili te możliwości, które dają nowe techniki, między innymi badania otoczenia, które mogą być stosowane na pokładzie, w zasadzie umożliwiają stosowanie tych wózków wszędzie, również w miejscach, gdzie jest bardzo silne obłożenie ruchem personelu. Oczywiście najłatwiej jest to zawsze implementować w jakichś bezzałogowych obszarach, na przykład w zautomatyzowanych magazynach. W tym momencie same systemy bezpieczeństwa tak naprawdę sprowadzają się do tych norm, które są określane maszynowo, to znaczy jakieś przyciski awaryjnego zatrzymania. Natomiast w przypadku, kiedy się poruszamy, czy wózek porusza się po przestrzeni, gdzie pracują operatorzy czy personel techniczny, to potrzebne jest na przykład skanowanie otoczenia, wykrywanie ingerencji operatorów w strefę pracy wózka czy na tor jazdy. Można się wspierać dodatkowo wykrywaniem uderzeń i awaryjnym zatrzymywaniem w takich przypadkach. Można stosować jakieś pomocnicze metody wykrywania na przykład kolizji ładunków, które znajdują się na pokładzie z potencjalną przeszkodą. Ale tak jak mówię, w tej chwili ten rozwój technik, możliwości, narzędzia, które są stosowane na pokładzie w zasadzie umożliwiają stosowanie AGV-ów no niemal wszędzie.